First of all, accept our deep condolences about what happened to your family. Can you describe us the tragic moments back then in July when all this happened? Tak, mogę opisać ten. Był to poniedziałek wieczorem, o godzinie 15 zauważyliśmy, że lata helikopter. Po chwili zauważyliśmy, że on nabiera wodę i znowu po chwili znowu przylatuje i nabiera wodę. Byliśmy zaniepokojeni. Po jakimś czasie poszliśmy się, pytali się znajomi i ja byłem przy tym, pytali się ratownika, czy wszystko jest ok, bo helikopter lata i nabiera wodę, czy się gdzieś pali. Ratownik odparł, że wszystko jest ok, że wszystko w porządku jest, bo to musi coś mało się palić, bo tylko helikopter lata. Jakby było większy pożar, to by przyleciały samoloty. Byliśmy na tym basenie, wiedzieliśmy, że jest bezpiecznie. Byliśmy do godziny 18 gdzieś. Po 18 godzinie dalej nam nie dawał ten, bo zaczęło troszkę dym lecieć. Po tym zapytaliśmy się znowu drugi raz tam w recepcji, czy wszystko jest ok. A ona powiedziała, że też jest ok, że to nie z daleka ten dym jest, przychodzi. Po wyjściu tam do takiego baru wszyscy siadli, ale mi nie dawał coś spokoju. Poszłem sprawdzić ku recepcji, co się dzieje naprzeciw hotelu przy drodze. Czy się pali, czy o tam o co chodzi, nie? Po tym, jak wyszłem na hotel, przed hotelem, zauważyłem bardzo duży dym i zaczął lecieć na mnie ogień. Palmy leciały i zaleciał na mnie ogień. Wróciłem do hotelu i mówię, jak ok, jak się fire, mówię, pali się. A on do mnie zdziwiony mówi, nie, no ok, i żeby uciekać. Poleciałem w kierunku mojej rodziny i znajomych i powiedziałem im, że trzeba szybko iść do pokoju, wziąć dokumenty, tylko dokumenty i buty i uciekać w stronę wyjścia, w stronę basenu i tam się spotkamy. Przy restauracji kazali wszystkim uciekać na plażę. Na plażę w stronę rafiny. I wszyscy pobiegli w tamtą stronę. Ci, co tam byli akurat wtedy. Widząc zbiegnąć na dół, widziałem, że nie ma nikogo. Wszyscy biegli w stronę rafiny. To też pobiegłem. Po drodze spotkałem swoich znajomych, którzy powiedzieli, że Batka pobiegła jeszcze dalej, bo tam jest łódka i ich zabierze ta łódka, bo że tam są jacyś ludzie. You were lost with your son and wife during the fires? Tak, nie, no, zgubiłem się, tak. Zgubiłem się dlatego, że jak jeżeli byliśmy na górze, już w hotelu, na trzecim piętrze, to włączyły się spryskiwacze, zadymione było całe i chciałem, żeby moja rodzina zbiegła jak najszybciej na dół, bo nie wiedzieliśmy, czy zdążymy później zbiec na dół z trzeciego piętra po sodach. I wtedy już nie było prądu w hotelu, wyłączył się prąd i było spryskiwacze lały i było bialusieńko w hotelu. Od samego góry na sam dół było sam biały dym był, nic nie było widać. Biegnąc w stronę tej rafiny spotkałem tych znajomych i powiedzieli, że oni biegli za nią w stronę rafiny, ale ogień im przerwał drogę. Żona przebiegła z Kacperkiem, a oni palma spadła i oni zostali. I jeszcze powiedziała, że tam jest łódka i pewnie oni na nią siądą, bo ją ich tam wołają. Na łódce było, tak jak później mówiła, ja widziałem, było trzech mężczyzn i dwie kobiety, i Kacperek, i moja żona, i mój syn. The boat of the Coast Guard or another boat? Nie, to była łódka grecka, ale my widzieli tam, że tam żadnej straży nie było, tylko tam Grecy ratowali, nie Straż Przybrzeżna, tylko sami Grecy, nie? I żona myślała później, jak dzwoniła, to mówi, że zawiedzą i przypłynie znowu z powrotem po następne osoby. Ja też to widziałem, bo byli w odległości ode mnie z 50-60 metrów. Widziałem i żona mnie wołała, ale ja już na tą łódkę nie dałem rady dotrzeć. I mówiła, że chodź, to Grecy nas uratują. Why you didn't go with them on the boat then? Dlatego nie wrzeszli na tą łódkę, bo łódka już była na morzu i ktoś tam już próbował na tą łódkę, to odpychali, żeby ktoś nie wsiadał, żeby te łódki nie przewrócić. The last time that you saw your wife and son was then, this moment at the boat. Jeszcze widziałem ją na chwilę, ale zdecydowałem, że to najlepsze jest wyjście, żeby oni płynęli, żeby nie wyskakiwali z tej łódki, bo za mną leciały palmy i palili się ludzie i biegli do morza. To był jedyny ratunek moim. Że żona bardzo dobrze postąpiła, ale wyszło inaczej.
And what did you do then? Wróciłem do tych znajomych, co byli, ale jeszcze na chwilę patrzyłem, jak oni płyną. I płynęli w dobrym kierunku i w stronę rafiny. Po 20 minutach, jak wypłynęli, zadzwoniła moja żona do mojego brata do Polski, bo do mnie się nie mogła dodzwonić, ani ja do niej. I żona powiedziała, że oni są bezpieczni, że płyną w dobrym kierunku, wiedzą, gdzie jest port i że żeby nie martwić się o nikt, tylko że martwić się o nas, żeby nam pierwsze pomóc, a później im dopiero. Kontakt jeszcze mieli z moim bratem ponad godzinę i nikt im nie pomógł. Żadna straż przybrzeżna, ani nikt. Musieli przepłynąć koło portu Rafina, a ich nie ściągli ich z łódki. Pod koniec, jak już płynęli, to mówiła, że są coraz większe fale i że jest zadymienie, że dokładnie nie widzą, gdzie jest port już, nie widzą, gdzie jest port. I o 22 nam godzinie kazali przyjść przy hotelu, że będzie akcja ratunkowa. A how did you learn what happened to your wife and son? Tam jakaś widziałem pod koniec, że jest tam jakiś ponton Straży Przybrzeżnej. A normalnie łódkami nas Grecy ewakuowali, bez żadnych kapoków, niczego. Dużo nas w tych łódkach było, łódki się przewracały. I wtedy dotarliśmy do portu w Rafinie, nas przewieźli. I dopiero na drugi dzień dowiedziałem się, całą noc dzwoniłem do swojej rezydentki, żeby się dowiedzieć, co jest ten, czy oni są na tym porcie, czy ten. Bo powiedziała mi, że gdzieś mogą być, albo w szpitalu, albo ktoś ich przejął, że ja się tam nie dowiem nic w tej porcie. Dowiedziałem się rano o godzinie 8:40, że moja rodzina nie żyje. I moim zdaniem winne jest tylko państwo greckie, służby, bo one wiedziały o godzinie już dużo wcześniej, mogli nam dać znać, że są zagrożenia i że my się ewakuowali. What does yours do you seek now here in Athens after 6 months? Służby i hotel tak samo, bo do końca nam mówili w hotelu, że wszystko jest w porządku. Jeżeli byśmy wiedzieli, że coś nie tak, to byśmy się do tego przygotowali. Przyjechałem do Aten, żeby się coś dowiedzieć więcej, bo do tej pory nie wiem nic, co się stało z moją rodziną. Have Greek authorities helped you in getting those answers? Greckie do tej pory nie dowiedziałem się nic, ani od greckich władz, ani od polskich. Nic nie dowiedziałem się. Wszystko jest tajemnicą śledztwa i nie wiadomo, kiedy to śledztwo. Niby mówią, że będzie po 20 stycznia, że to zakończone będzie, ale ja w to też nie wierzę za bardzo. Do you plan to have some legal action against the authorities or the hotel? Ja uważam, że na tym etapie mój adwokat na to się wypowie, nie? Has they compensated you about anything or has they given you any slight answers that you need? Dostałem informację, że mogę się starać o 10 tysięcy jakąś za osobę, czyli za moją żonę i za mojego synka po 10 tysięcy euro, ale na razie mnie to w ogóle nie interesuje. Zamierzam dalej dążyć do prawdy, bo nie chodzi tylko o pieniądze, tylko chodzi o prawdę. Thank you very much and we wish you all the best.